No witam, po przerwie, zanim omówię te zwrotnice, chciałem jeszcze jedną ciekawą funkcję we wzmacniaczu T-Amp pokazać. Mianowicie, o tym nie pisze producent przede wszystkim, o tym w ogóle nie słychać na żadnym forum. No w ogóle o tym nikt nie mówi, a że jestem elektronikiem i dość dobrze ten wzmacniacz rozpracowałem, to Wam omówię tutaj piękną funkcję, która w tym wzmacniaczu jest zastosowana, niesamowita, która chroni ten wzmacniacz przed spaleniem, chociaż, no tak jak mówiłem, no 4 ohm on ma problem te 4 ohmy wytrzymać. Wrócę jeszcze raz do klipu, pokażę, na czym klip polega, na szybko, żebyście zapamiętali. No śledźcie tutaj tą prawą połówkę sinusoidy, oczywiście jest sinusoida catch factor 8 dB. No i śledźcie wskaźnik wysterowania. No i teraz tak, zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy zapali nam się klip, to ta sinusoida, ten czubek sinusoidy zostaje wypłaszczany. No i no, że już nic nie uzyskujemy, tylko hałas w praktyce. Czyli patrzcie na czubek sinusoidy. Ja to tak troszkę spróbuję przejaskrawić. O, widzicie? O, widzicie, jak się wypłaszcza? I zaświeca się klip. W momencie wypłaszczania zaświeca się klip. No. Ale, co my tutaj mamy? Ten wzmacniacz został wyposażony w taką funkcję, która się nazywa, i ona nawet w fachowych literaturach za bardzo nie jest opisywana, ponieważ to już są dość takie specjalistyczne, estradowe funkcje. Ona się nazywa gain reduction albo gain albo pig reduction. O. Pig reduction, gain reduction. Na czym to polega? No, szpece bardziej tam zaawansowani będą wiedzieć. Polega to zabezpieczenie na tym, że w środku wzmacniacza jest taki automat, który jest w taki sposób ustawiony, że jak dochodzimy do klipu, to on nam automatycznie zaczyna zmniejszać wzmocnienie wzmacniacza. Ja teraz ten automat miałem odłączony, żeby Wam pokazać, jak dokładnie działa klip. Ale ja go teraz włączę i pokażę Wam, jak ten automat, ten gain reduction, peak reduction, czy jak to tam się czyta, w jaki sposób on działa. I ten wzmacniacz, tak jak mówię, jest w tą funkcję oczywiście wyposażony. I tutaj ja, możecie zauważyć, o, teraz to fajnie widać, tu na górze są takie 4 diody wyprowadzone. Raz, dwa, trzy, cztery. One w tym momencie są odłączone, bo chciałem Wam tego klipa pokazać. Ja ten automat teraz włączę. On oczywiście jest włączony na stałe w każdym wzmacniaczu, tylko te diody nie są tu naprzód wyprowadzone. Jest tylko wyprowadzona dioda klip, a te diody z gain reduction, one są tam w rzeczywistości na płytce. No tak to producent zrobił. Nie wiem dlaczego, no może uznał, że za dużo diod będzie komplikować sprawę. Ale ja te diody tutaj wyprowadziłem, więc użytkowniku, Ty zobaczysz w momencie dojścia do klipu, że one się zaświecają. I zobaczysz, jak to działa. Teraz to włączę. To znaczy, może wyłączę wzmacniacz, o, żeby było bezpiecznie. Włączam te 4 diody tego. Tego peak reductiona, bo tak to się chyba fachowo wymawia. Odpalamy. Dobrze, wszystko mamy. Przebieg leci. No i teraz patrzcie, drodzy użytkownicy T-Ampów, jak to wygląda w praniu. No, zwróćcie uwagę oczywiście na sinusoidę. I na moje palce, jak kręcę gałką. No to jest ostatnia dioda wskaźnika wysterowania, czyli 1000 W, tak jak mówiłem wcześniej, w szczycie. I patrzcie, jadę do góry, o. Co się dzieje? Jak nagle pokręcę gałką do góry, to zwróćcie uwagę, że sinusoida urośnie, zaklipuje i spadnie na dół. Patrzcie. I zaświeci się jednocześnie dioda tego peak reductiona. Pyk. O, widzicie? Musicie to śledzić.
No, muszę śledzić trzy rzeczy. Moje palce na gałce i sinusoidę i tą diodę. O. Uwaga, do końca. Czyli jest to mega, mega piękne, fajne zabezpieczenie. Tu już wentylatory wariują. Że jadę do góry, klip i on, i ten automat zwalnia. I patrzcie, kręcę gałką. Tutaj na szczycie się nic nie dzieje. Dioda od Gain Reductiona cały czas świeci, ponieważ za zakresem jestem na pełnym fullu. Klip ledwo co tak błyska. Jeszcze raz, patrzcie, jadę do góry, zaklipuję i spadnie na dół. Jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, które jest bardzo fajne, że po prostu nam zabezpiecza wzmacniacz przed spaleniem, że pomimo jakbyś muzycznie dojechał do samego końca, to ten Gain Reduction, on ci będzie automatycznie zmniejszał głośność. I to nie jest żaden limiter, to nie ma nic wspólnego z limiterem, bo limiter obcina bezczelnie szczyty i zniekształca dźwięk. To jest zabezpieczenie 10 razy lepsze od limitera. No i tak to wygląda. Każdy Triumph w takie coś jest wyposażony oczywiście. No bo no, tylko jedna wersja Triumpa szła wiadomo, tylko tak jak mówię, ja te diody z tego Gain Reductiona tutaj wyprowadziłem na górę, że ty grając, jak one zaczną migać, to jest dla ciebie sygnał, że masz zjechać na dół, że już osiągnąłeś pełną moc i już nic więcej nie osiągniesz. No, oprócz tego dioda klip też również działa, zresztą można było to zobaczyć. No i to właśnie też chciałem omówić, piękne zabezpieczenie, piękna sprawa, że no, po prostu wszystko widać. No i dla 8 ohmów tego wzmacniacza po prostu nie jest sposób spalić, bo on automatycznie obniży głośność. No i tak jak mówię, o tym nie mówi w ogóle producent, nigdzie o tym nie jest napisane, no a ja tutaj ci pokazałem, że takie coś jest i takie coś działa, tylko nie wiem dlaczego producent tych diod z tego Gain Reductiona nie wyprowadził na przedni panel, tylko po prostu zostawił je w środku. Dobrze, następna część będzie jeszcze dalej o użytkowaniu Triumpa i o kolumnach ze zwrotnicami i co to jest ciężkie obciążenie, trudne obciążenie dla wzmacniacza. Co to jest trudne obciążenie dla wzmacniacza. Dobrze, na razie robimy przerwę.